Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej lekcji wideo. Tym razem naszym tematem będzie granica ciągu. Ten temat można podzielić na dwa takie duże zagadnienia. Jedno to będzie podstawy teoretyczne tych granic, czyli to jest właśnie ten film, na którym przedstawię troszeczkę teorii na ten temat, która niestety nie jest zbyt prosta, w przeciwieństwie do praktycznego obliczania granic. Zacznijmy na początek od historii rozwoju granic, mianowicie już w czasach starożytnych mamy taką postać jak Zenon z Elei. Zajmował się już sprawami dotyczącymi granic i w związku z tym sformułował pewien taki znany na pewno Wam paradoks ruchu. Proszę sobie teraz przeczytać. Dobrze, a zatem ten paradoks polega na tym, że aby ten sprinter dobiegł do celu, musi najpierw pokonać połowę drogi. Następnie musi pokonać połowę tego, co zostało, czyli połowa połowy to 1/4. Następnie połowę tego, co zostało, czyli połowa 1/4 to 1/8 i tak dalej. No i w ten sposób rozumując, dochodzimy do takiego wniosku, że ten sprinter nigdy nie dobiegnie do celu, ponieważ zawsze będzie miał do przebycia połowę tej drogi, która mu jeszcze została. To jest podejście teoretyczne. Z praktyki oczywiście wiemy, że on do tego celu dobiegnie. Problem ten został udowodniony i wyjaśniony matematycznie, ale dopiero po wielu stuleciach. Kolejnymi postaciami, które zajmowały się też sprawami dotyczącymi granicy, no to tutaj mamy kilka takich z nich. Zwróćcie uwagę na Demokryt, takie nazwisko czy imię, Archimedes, zatem znane na pewno postacie. Potem mamy przeskok do wieku XVII, Isaac Newton, w wieku XVIII mamy Leonarda Eulera, albo również i XIX wiek, Karla Gaussa. Definicję granicy ciągu, którą Wam za chwilkę podam, będzie to granica współczesna, która została podana przez dwóch matematyków i co ciekawe, niezależnie od siebie. Jednym z nich był Bernard Bolzan, a drugim Augustin Louis Cauchy. Ja podam tą definicję Cauchy'ego za chwilkę. Ale zanim ją podam, jeszcze jedno wyjaśnienie. Mianowicie, podczas rozpatrywania granic będziemy używali takiego słowa limes. Jest to słowo łacińskie, oznacza drogę, drogę graniczną, a w późniejszym okresie po prostu oznaczało granicę. Ten słowo limes będziemy pisać w skrócie lim. No i zapisy będą tego typu limes, czyli e-lim, przy n dążącym do nieskończoności. Tu będzie jakiś ciąg, a tu będzie wynik tej naszej granicy, na przykład jakieś tam g na chwilę zapiszę. Zanim jeszcze przejdziemy do definicji, zastanówmy się, co to takiego jest granica ciągu, jak to intuicyjnie rozumieć. Przedstawione są tutaj trzy takie wykresy. Te punkty oznaczają wartości kolejnych wyrazów jakichś ciągów, za chwilkę je przedstawię dokładnie. No i widać, że ten ciąg tutaj obniża się i tak zbliża się do tego poziomu. Ten z kolei gdzieś wędruje do góry. Tutaj mamy ciąg na trzecim rysunku, gdzie zbliża się ten ciąg i z dołu, i z góry też do jednego poziomu. Zajmijmy się pierwszym rysunkiem. Na pierwszym rysunku przedstawiony jest ciąg o wzorze ogólnym 4/n. Kilka początkowych jego wyrazów to 4, 2, 4 trzecie, 1, 4 piąte i tak dalej. Widzimy już, że te wyrazy zmniejszają się i jak tak kilka ich jeszcze dopiszemy, czy kilkanaście, jak ktoś chce, to zauważymy, że one będą coraz bliżej zera, a więc możemy powiedzieć, że dążą do zera, co właśnie ten rysunek nam tu pokazuje. Drugi ciąg, przedstawiony na drugim rysunku, to ciąg o wzorze ogólnym pierwiastek kwadratowy z n i jego kilka początkowych wyrazów już wypisuję tutaj. Widzimy, że te wartości są coraz większe, a zatem możemy powiedzieć, że dążą do plus nieskończoności. Rozważmy trzeci ciąg. On ma taki ciekawy wzór, minus 1 do n tej przez n.
i kilka wyrazów początkowych, to będzie oczywiście minus 1, potem 1 druga, potem minus 1 trzecia, 1 czwarta i tak dalej. Widzimy, że to jest taki naprzemienny ciąg, ale coraz bliżej te wyrazy są zera, czyli możemy powiedzieć, że dąży do zera. I to dążenie tego ciągu do wartości konkretnej bądź do nieskończoności to jest właśnie ta nasza granica. Rysunki to dodatkowo pokazują. I w związku z tymi granicami możemy uzyskać różne wyniki. Zauważyliście tutaj, że w tym przypadku pierwszym i trzecim wyszło nam 0, czyli wyszła konkretna liczba. Oczywiście nie zawsze musi wychodzić 0, może to być dowolna liczba rzeczywista, ale w tym przypadku drugim wyszła nam plus nieskończoność. A zatem granice ciągu możemy podzielić na dwie grupy. Granica właściwa i granica niewłaściwa. Ten podział dotyczy, jest zrobiony ze względu na to, co może wyjść jako wynik granicy. I granica właściwa jest wtedy, kiedy tą granicą, oznaczmy ją literką G, jest jakaś konkretna liczba. Może być 5, 1 druga, 10, pierwiastek z 8 i tak dalej. Natomiast granica niewłaściwa będzie wtedy, gdy w wyniku wyjdzie nam plus nieskończoność bądź minus nieskończoność. No i dodatkowo tutaj powiem, że jeśli ciąg ma granicę właściwą, czyli jeśli wyjdzie nam konkretna liczba, to mówimy, że ten ciąg jest zbieżny. Natomiast jeśli wychodzi nam plus albo minus nieskończoność, to mówimy, że ciąg jest rozbieżny. A zatem myślę, że intuicyjnie, co to jest takiego granica, nie jest to takie trudne, jak widzicie. Myślę, że każdy z Was czuje to w jakiś wewnętrzny sposób. Przejdźmy teraz do takiej książkowej granicy ciągu i zaczniemy od granicy właściwej ciągu. Cóż to takiego jest? A zatem, liczba G jest granicą ciągu nieskończonego AN, jeżeli do każdego otoczenia liczby G należą prawie wszystkie wyrazy ciągu. Co zapisujemy? Limes przy N dążącym do nieskończoności AN, ciągu AN, jest równe G lub po prostu AN i ta strzałeczka G, którą używałem wcześniej. To jest zapis słowny, natomiast w zapisie symbolicznym wygląda to nieco inaczej. Na pewno już niektórzy się uśmiechnęli i radość pojawiła się ze względu na taki zapis. A niektórzy powiedzą, co to za hieroglify, tak? Matematyka, wiecie, że to jest język symboli, więc ta symbolika wygląda czasem dosyć skomplikowanie. Ale my to wszystko rozszyfrujemy. Jak to przeczytać? Czytamy to w ten sposób, od lewej strony. Granicą ciągu AN przy n dążącym do plus nieskończoności jest liczba G wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego epsilon większego od zera istnieje taka liczba n0, że dla każdego n większego od n0 spełniona jest nierówność, a n minus G w wartości bezwzględnej mniejsze od epsilon. Możemy to oczywiście zapisać w ten sposób. Dla każdego epsilon większego od zera istnieje liczba n0, że dla każdego n większego od n0, no i tutaj mamy tą nierówność. Oczywiście oczekujecie na pewno jakichś wyjaśnień, mimo tego, że słowna definicja była troszeczkę wcześniej. Oczywiście już wyjaśnię. Przede wszystkim zastanówmy się, co oznacza wyrażenie prawie wszystkie wyrazy ciągu. Oznacza ono, że są to wszystkie wyrazy ciągu nieskończonego z wyjątkiem co najwyżej skończonej liczby wyrazów. Chodzi tutaj o taką rzecz. Wiemy, że ciągi są nieskończone, bo takie rozpatrujemy. I jeżeli odrzucimy z ciągu na przykład 10 początkowych wyrazów, to i tak nam zostaną prawie wszystkie wyrazy ciągu. Nawet jak milion odrzucimy tych wyrazów, czy 10 miliardów nawet, to i tak zostaną prawie wszystkie wyrazy ciągu, bo ten ciąg jest nieskończony. A zatem prawie wszystkie wyrazy ciągu to są te wyrazy ciągu, które zostają po odrzuceniu skończonej liczby wyrazów. Kolejne wyjaśnienie. Cóż to takiego jest liczba N0? Liczba N0 to liczba wyrazów ciągu, które należy odrzucić, aby pozostałe wyrazy ciągu należały do otoczenia liczby G. To wyjaśnię za chwilkę dokładniej, bo wszystkie te pojęcia są ze sobą mocno powiązane, dlatego tak na razie wstępnie wyjaśniam.
Cóż to takiego jest epsilon? To jest grecka literka epsilon. Jest to tak zwany promień wspomnianego otoczenia. Jest to dowolnie mała liczba dodatnia otoczenia liczby G o promieniu epsilon. Wyobraźmy sobie, że mamy taki przedział obustronnie otwarty, gdzie środkiem tego przedziału będzie liczba G, natomiast lewy koniec będzie miał wartość G minus epsilon, a prawy G plus epsilon. Przedział możemy dodatkowo zauważyć, że ma długość 2 epsilon. I wyobraźmy sobie, bo tutaj mamy w tej definicji taką nierówność właśnie na końcu, o tą, co teraz zakreślam. I o co tutaj chodzi? Wyobraźmy sobie, że jest jakiś wyraz ciągu, który sobie należy tutaj do tego przedziału. Co to znaczy, że wyraz tego ciągu należy do tego przedziału, czyli do tego otoczenia? Oznacza to tyle, że ten AN jest większy od lewego końca przedziału i jednocześnie AN jest mniejszy od prawego końca przedziału. To z kolei możemy rozpisać w ten sposób. Przenieśmy literkę G na lewą stronę w obydwu tych nierównościach. I teraz możemy ten cały zapis skrócić nieco, mianowicie zapisać to w wartości bezwzględnej, że to będzie AN minus G w wartości bezwzględnej mniejsze od epsilona. A zatem zobaczmy, ta nierówność, która się pojawia tutaj w definicji, oznacza właśnie, że prawie wszystkie wyrazy ciągu należą do otoczenia liczby G. Żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, posłużymy się kolejnym przykładem, a mianowicie dokładniej, cóż to jest takiego ta liczba N0. Teraz to nasze otoczenie przenosimy w układ współrzędnych. Tu będzie nasza liczba G. Te kropeczki to są wyrazy ciągu. Tu będzie wartość G plus epsilon, a tu G minus epsilon. Czyli promień naszego otoczenia to jest ta długość, to jest ten epsilon. I teraz my mamy pokazać, że dla każdego epsilona większego od zera istnieje liczba N0, żeby pozostałe wyrazy tego ciągu należały do otoczenia tej liczby G o promieniu epsilon. I tak rzeczywiście jest. Ta liczba N0 w tym przypadku wynosi, teraz popatrzmy, tu mam jeden wyraz ciągu, tu mam drugi wyraz ciągu, a zatem N0 wynosi 2, czyli muszę odrzucić dwa wyrazy ciągu, żeby te pozostałe tutaj wszystkie należały do tego otoczenia liczby G. Jeżeli teraz zawęzimy to otoczenie, proszę popatrzeć na ten drugi rysunek, no to teraz myślę, że już każdy z Was powie, że N0 wynosi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N0 wynosi 7. Oznacza to, że jeżeli my ten epsilon weźmiemy teraz mniejszy, to będę musiał odrzucić 7 wyrazów tego ciągu, żeby pozostałe należały do otoczenia liczby G, czyli znajdowały się w tym zakreskowanym pasku. Czyli ta definicja działa, że dla każdego epsilon uda nam się znaleźć liczbę N0, żeby ta nierówność była spełniona, a poprzednio widzieliście, że ta nierówność właśnie oznacza, że prawie wszystkie wyrazy tego ciągu należą do otoczenia liczby G. Prawie wszystkie czy pozostałe wyrazy. Więc tak to intuicyjnie wygląda. Teraz zobaczmy takie zadanie dosyć teoretyczne, ponieważ no jest grupa zadań w matematyce, żeby wykazać coś na podstawie definicji. I tu takie mamy. Wykaż na podstawie definicji, że granicą ciągu jest liczba 1. A zatem, co my mamy zrobić? My mamy pokazać, że dla każdego epsilon większego od zera uda nam się znaleźć liczbę N0, że dla każdego N większego od N0 spełniona będzie ta nierówność. A zatem wyjdźmy od tej nierówności. Ktoś powie, że troszeczkę z drugiej strony wychodzimy, ale będę stosował równoważne przejścia, a zatem wolno taki dowód przeprowadzić i będzie prawidłowy.
wychodzimy z tej nierówności i oczywiście podstawiamy pod AN wzór naszego ciągu, a pod G naszą granicę, czyli liczbę 1. To ma być mniejsze od epsilon. Co trzeba teraz zrobić? Teraz trzeba z tej nierówności wyliczyć N. My musimy wskazać, że uda nam się znaleźć tą liczbę N0, żeby dla N większego od N0 no, spełniona była ta nierówność i to, żeby zadziałało dla każdego epsilon. A zatem sprowadzamy to do wspólnego mianownika i otrzymamy n plus 2 minus n minus 3 przez n plus 3 mniejsze od epsilona. Dalej mamy po zredukowaniu minus 1 przez n plus 3, to oczywiście w wartości bezwzględnej. I kolejna ważna rzecz, nie bawimy się tu w metody zegarkowe, tylko wartość bezwzględna z minus 1 to jest 1, a wartość bezwzględna z n plus 3 to jest n plus 3, bo liczba n jest oczywiście liczbą naturalną, więc jest liczbą dodatnią, w ciągach naturalną dodatnią. Możemy teraz pomnożyć obie strony przez n plus 3, bo mianownik jest dodatni, zatem otrzymamy 1 jest mniejsze od n razy epsilon plus 3 razy epsilon. Z tego wyznaczamy sobie n, a więc n epsilon będzie większe od 1 minus 3 epsilon. Dzielę to przez epsilon i otrzymujemy n większe od 1 przez epsilon odjąć 3. A zatem udało nam się dojść do tej wspomnianej wcześniej nierówności n większe od n0, czyli nasze n0 wynosi 1 przez epsilon odjąć 3. Dokładnie jak to działa? No załóżmy, że ten epsilon będzie równy 1/100. A zatem to n będzie wtedy większe od, i tutaj będziemy mieli 1 przez 1/100 odjąć 3, czyli n będzie większe od 97. Co to znaczy? Że liczba n0 wynosi 97, zatem musimy odrzucić 97 wyrazów początkowych tego ciągu, żeby te pozostałe wyrazy należały do otoczenia liczby g, w tym przypadku o promieniu epsilon równym 1/100. Gdybyśmy ten epsilon przyjęli węższy, mniejszy, przepraszam, czyli węższe byłoby to otoczenie, to wtedy podstawiając do tej wartości otrzymujemy 1000 odjąć 3, czyli 997, a zatem wtedy n0 wynosiłoby 997, czyli musielibyśmy tyle wyrazów odrzucić początkowych tego ciągu, żeby pozostałe należały do otoczenia liczby g. I zadanie drugie, żeby się lepiej utrwaliło, podstawiamy do nierówności, tutaj minus 3 drugie. I co mamy dalej? Sprowadzamy do, oczywiście do wspólnego mianownika, czyli mamy 6n minus 6n minus 3 przez 2n plus 1. Następnie otrzymujemy u góry minus 3, ale w wartości bezwzględnej pozostanie nam wynik 3. Tutaj na dole jeszcze oczywiście razy 2. I na dole mamy 4n plus 2. Mnożymy teraz przez ten mianownik i otrzymujemy 3 mniejsze od 4n epsilon plus 2 epsilon. Tak jak wcześniej wyznaczamy z tego n. Zatem n będzie większe od 3 minus 2 epsilon przez 4 epsilon. O. Czyli nasze n0 w tym przypadku to będzie 3 minus 2 epsilon przez 4 epsilon. Jeżeli oczywiście po podstawieniu za epsilon, no na przykład,
wyszłoby nam, że n większe od 97, 90, na przykład 8 i 7 dziesiątych, no to oczywiście pytanie, ile wyrazów muszę odrzucić? Muszę odrzucić 98 wyrazów, bo liczba wyrazów jest liczbą naturalną. Tak działa zastosowanie definicji przy udowadnianiu, że granicą jakiegoś ciągu a n jest podana liczba. Przejdźmy teraz do granicy niewłaściwej ciągu, czyli ciąg rozbieżny. I pierwsza definicja. Ciąg nazywamy rozbieżnym do plus nieskończoności wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby m prawie wszystkie wyrazy ciągu są większe od m. Co zapisujemy w ten sposób? Że granicą ciągu an przy n dążącym do plus nieskończoności będzie plus nieskończoność wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego m należącego do r istnieje taka liczba n, że dla każdej liczby n większej od tego dużego n wartości ciągu an są większe od m. Możemy to zilustrować w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że na tym rysunku te kropeczki to są wyrazy ciągu. I teraz, jeżeli ja... Co to znaczy, że ciąg dąży do nieskończoności? Załóżmy, że tutaj ustalam liczbę m. O. I jeżeli ten ciąg ma być rosnący do rozbieżny, rosnący do plus nieskończoności, to znaczy, że począwszy od jakiegoś momentu, nazwijmy to duże n, tak jak tutaj w definicji, zauważamy, że wszystkie wyrazy ciągu, które mają numery większe od n, są większe od tej liczby m, a te po prostu wcześniejsze odrzucamy. I definicja druga, ciąg nazywamy rozbieżnym do minus nieskończoności, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby m prawie wszystkie wyrazy ciągu są mniejsze od tej liczby m. Co zapisujemy podobnie, czyli granicą ciągu jest minus nieskończoność, wtedy gdy dla każdej liczby m rzeczywistej istnieje liczba n, taka, że dla każdej liczby n małe n to numer wyrazu, przypominam, większe od tego n, a n mniejsze od m. Co możemy pokazać tutaj na tym rysunku? Zobaczmy. Tutaj niech będzie liczba m tym razem. I widzimy, że wyrazy, które mają numery tutaj, tutaj będzie nasza liczba n, no to te wszystkie wyrazy ciągu, te an-y są mniejsze od tej liczby n, czyli uciekają nam do minus nieskończoności. A te, które są tutaj, po prostu je odrzucamy jako tą skończoną liczbę wyrazów. I twierdzenie pierwsze mówi nam o tym, że granica sumy ciągów jest równa sumie granic. Czyli na przykład, jak będę miał granicę czegoś takiego policzyć, n kwadrat plus 3n, to mogę policzyć osobno granicę tego ciągu pierwszego, no i dodać granica tego ciągu drugiego. Oczywiście jak to w praktyce będzie i kiedy to będzie możliwe, no to zobaczycie, jakie chwyty jeszcze będziemy stosować, ale to w części praktycznej. Drugie twierdzenie to granica różnicy ciągów równa jest różnicy granic. Podobnie jest z iloczynem, czyli granica iloczynu to iloczyn granic. Granica ilorazu ciągów to iloraz granic. Oczywiście tutaj przy ilorazie są dodatkowe założenia. Ponadto mamy twierdzenie o trzech ciągach. Chodzi o to, że jeżeli mamy dwa ciągi, trzy w zasadzie, tak jak twierdzenie się nazywa, i ten ciąg CN, którego granicę powiedzmy chcemy obliczyć, znajduje się między dwoma ciągami, które są zbieżne do tej samej liczby G, no to wiadomo, wniosek nazywa się sam, że ten ciąg CN również musi być zbieżny do tej liczby G. Kolejne twierdzenie to jest takie, że granica ciągu stałego to jest po prostu ta stała liczba. Kolejnych kilka twierdzeń są, które też przydadzą się w wielu sytuacjach. To jest takie twierdzenie, każdy ciąg zbieżny jest ograniczony,
każdy ciąg ograniczony i monotoniczny jest zbieżny. Następne, każdy ciąg ograniczony zawiera podciąg zbieżny. Kolejne, ciąg jest zbieżny do granicy G, gdy każdy jego podciąg jest zbieżny do granicy G. Ciąg może mieć oczywiście tylko jedną granicę. No i jeżeli w jakimś ciągu znajdziemy dwa podciągi, które mają różne granice, to ten ciąg nie ma granicy. To również używa się w takich bardziej zaawansowanych zadankach. Kolejnym twierdzeniem jeszcze przydatnym będzie to, że granicą ciągu takiego wykładniczego A do N tej. I kolejna rzecz przed nami to są tak zwane symbole nieoznaczone, czyli 0 przez 0, nieskończoność przez nieskończoność, nieskończoność minus nieskończoność, 0 razy nieskończoność, 0 do potęgi zerowej, 1 do nieskończoności i nieskończoność do potęgi 0. Jeżeli takie symbole wystąpią nam podczas liczenia granic, to będziemy musieli stosować różne sztuczki, różne chwyty, ale bardzo fajne, na pewno polubicie. No na przykład wyobraźmy sobie taki ciąg, taką granicę. Tu mam 2n kwadrat plus 7, a tu mam na przykład 3n kwadrat plus 2n. I teraz pytanie, ile ta granica wynosi? Gdybyśmy chcieli wykorzystać twierdzenie o ilorazie, o granicy ilorazu, to wtedy byśmy mogli powiedzieć tak. To dąży do plus nieskończoności, to również dąży do plus nieskończoności, bo liczba n, pamiętajcie, to jest liczba naturalna dodatnia, a zatem otrzymujemy taki symbol nieskończoność przez nieskończoność. I teraz pytanie, ile to jest? Niestety nie możemy napisać, że to będzie 1, tak jakby było w przypadku na przykład 7 przez 7, to jest 1, tak? Czy każda inna liczba przez tą samą, przez siebie podzielona da nam zawsze 1. Tak się nie będzie działo w przypadku nieskończoności. Gdyby ktoś tutaj napisał, że to jest 1, no to w ten sposób obala całą teorię o nieskończoności, bo zakładałby wtedy, że nieskończoność no, ma jakąś tam wartość, bo skoro jedna nieskończoność przez drugą nieskończoność da 1, to znaczy, że te nieskończoności są takie same. A przecież nie możemy powiedzieć, jakie te nieskończoności są. To jest takie fajne rozważania. Podobnie zobaczmy symbol tutaj. Wybierzmy sobie na przykład 0 razy nieskończoność. Bardzo ciekawy symbol. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy taki ciąg. 1 n razy n kwadrat. I teraz pytanie, ile to jest? Jeżeli byśmy powiedzieli, że to dąży do zera, a to do nieskończoności, no tak jest faktycznie. No to ktoś powie, aha, 0 razy cokolwiek to jest 0, by napisał, tak? A zobaczmy teraz bardzo podobny przykład. Tutaj dam 1 przez n kwadrat razy n. No i teraz też mamy. To jest 0, bo liczba przez nieskończoność to jest 0 zawsze. To dąży do nieskończoności. A zatem no 0 razy 0, 0 razy cokolwiek też by było 0. Czy tak będzie w rzeczywistości? Popatrzmy, co by się stało, gdybyśmy dokonali tutaj pewnych przekształceń. Jeżeli byśmy napisali tutaj, zamiast 1n razy n kwadrat, że to jest n, no to nie mamy wątpliwości tutaj, skoro n dąży do nieskończoności, to wynikiem będzie plus nieskończoność. Zobaczmy tutaj. Co by się stało, jeżeli skrócimy? Będzie n przez n kwadrat, czyli 1 przez n, a liczba przez coś coraz większego, wiadomo, że dąży do zera. A zatem zobaczmy. Mamy przykład, że symbol 0 razy nieskończoność może dać wynik plus nieskończoność albo 0. A zatem nie wolno w takich przypadkach, gdzie będziecie mieli do czynienia z symbolami nieoznaczonymi, na pewno trzeba będzie jakieś sztuczki fajne zastosować, żeby z tego wybrnąć. Te przykłady, które ja tutaj podałem, dwa, są to przykłady bardzo proste, ale fajnie widać, że trzeba uważać na te symbole.
Wracając jeszcze do tego pierwszego przykładu tutaj, otrzymaliśmy symbol nieskończoność przez nieskończoność, a tak naprawdę okazuje się, że ta granica wynosi 2 trzecie. Ale jak do tego dojść, to będzie na części drugiej. Oczywiście będą też przykłady, gdzie będziemy mieli przykłady symboli oznaczonych, dających gotowy wynik. O ten trzeci jest bardzo ważny. Pamiętajmy, że jeżeli mam konkretną liczbę, która jest podzielona przez nieskończoność, to takie wyrażenie zawsze da wartość 0. Czyli dąży do zera, może nie tyle równa się, tak jak tutaj w tych tabelkach, ale bardziej dąży do zera. Podobnie, jeżeli dodam nieskończoność do nieskończoności, to wynik będzie oczywiście nieskończoność. Jeżeli jakąkolwiek liczbę dodam do nieskończoności, obojętnie czy ta liczba będzie dodatnia czy ujemna, wynik będzie nieskończoność. Jeżeli od dowolnej liczby odejmę minus nieskończoność, to w wyniku będzie minus nieskończoność. A zatem możemy powiedzieć, że nieskończoność nie jest wrażliwa na dodawanie bądź odejmowanie jakiejś liczby, ale nieskończoność jest wrażliwa na mnożenie, a bardziej na znak. Jeżeli tutaj zobaczmy, pomnożymy nieskończoność przez liczbę dodatnią, to wynik będzie plus nieskończoność. Na przykład mam plus nieskończoność razy minus 3, otrzymam minus nieskończoność. A jeżeli będę miał plus nieskończoność razy 3, otrzymam plus nieskończoność. No i pozostałe symbole, nieskończoność razy nieskończoność, to będzie nieskończoność, nieskończoność do nieskończoności to nieskończoność. I tutaj wcześniej też omawialiśmy podobne przykłady. A zatem tak wyglądają symbole nieoznaczone, tutaj wcześniej były, i symbole oznaczone. Jak sobie radzić z tym wszystkim, zobaczycie w części praktycznej. Część praktyczna będzie naprawdę przyjemna. Podzielę to na kilka typów granic i podam bardzo konkretne metody. Zapraszam zatem na drugą część.